morali. Kółko 5 lat temu z dziadzim. No tak to kuźwa było słychać. Przepraszam was z góry za to. Ale warto, że tą dwójkę się wrzucić dało. Trochę będzie mi na pewno, będę zasypiał i będę słyszał, jak się na obotę wkręcą. Ale nie ważne, ważne, że robota idzie. Teraz już trójeczką pozapierdzielamy sobie z agregacikiem. Nie ma co. Wiadomo, pcha się. No ale coś tam się równa, coś tam się rozbija. Więc to najważniejsze, nie wygląda to tak, jakby człowiek chciał. No ale nie można mieć wszystkiego, pamiętajcie zawsze o tym, ja o tym zawsze pamiętam. Niestety człowiek robi. Porobiłby sobie czymś lepszym. Jakoś lepiej, ale jest dobrze. Polska wieś, która wymiera, ale jeszcze nie wymarła, co jest szczęście. Bo naprawdę w okolicach to kurde, gdzie się nie popatrzy, to każdy z czegoś rezygnuje. Ogólnie w szoku jestem, bo tak a propos, jak już jesteśmy przy uprawie, nie wiem jak tam siewy będą wyglądały i to wszystko, jadąc sobie autostradą, gdzie naprawdę gdzieś tam no rzepaki, to tak nie wiem, no 1/5, może przesadziłem, 1/10, o może tak powiedzmy, to były rzepaki, w większości wiadomo, zboże, jakieś kukurydze. Parę tam słoneczników się trafiło. Ale do czego dążę? Do tego, że kuźwa, no już mamy taki moment, gdzie ten rzepak mimo wszystko już no jest zielono na tych polach. I kurde, powiem wam, że jadąc całą autostradę, nie wiem czy nie zauważyłem, choć autostradę akurat miałem teraz spoko, nie wiem czy wymieniłbym dwa pola. Z ręką na sercu wam mówię, chyba że akurat tak przypadło, że przy autostradzie nikt rzepaku nie siał, no ale to jednak jest kuźwa 180 km. To nie je mało autostrady. Tu w okolicach, wczoraj dopiero jak z Krzysiem jechaliśmy, to znalazłem rzepak. Nie wiem czy wszyscy, czy to późno posiali, czy dużo ludzi zrezygnowało. Patrząc na poprzedni rok, gdzieś tam słuchając sobie niektórych youtuberów, tam czytając różne wpisy. Wiadomo, no niektórzy mieli rekordy w swoich gospodarstwach, ale czy jest się z czego cieszyć, jeżeli powiedzmy tam była cena 2 coś, rekord to 5, tam koło 5, no teraz kiedyś w dawnych czasach jak ktoś miał 4 rzepaku to było coś, teraz to nawet słyszałem, że po 6 potrafią mieć. I to takie dość legitne informacje. Ale dążę do tego, że powiedzmy to jest około 10, ponad 10 tysięcy, a później jak ktoś policzył koszta, to jest też 10 tysięcy. No to zero zarobku przy tym i nerwówka, czy ci nie przyjdzie gradobicie, czy kuźwa nie wyleci, czy chuj wie co. Więc tak czasami wiecie, ja narzekam na ten solec, sobie pewnie posłuchacie, wy też pewnie coś ponarzekacie, ale tak czasami jak człowiek suma sumarum sobie podliczy, my w tamtym roku nie mieliśmy wielkich kosztów. Wiadomo, też dzięki współpracom, tak? Gdzieś tam człowiek na te nasiona mniej wydał, czy na te opryski. No ale suma sumarum, my nigdy nie przekraczaliśmy gdzieś tam, wiecie, wysokich kosztów, tak powiem, nakładu na nasze zboża, pola, jak było kupowane, 2 tony, 2 tony. Gdzieś tam tego azotu sypnąć, co tam wychodziło, nie wiem, po 200 kilo na hektar powiedzmy, tak? No to wcale nie były, to nie są jakieś rekordowe, a przy rzepakach teraz, no przy cenie nawozu jaka była, ktoś jako rzepak chciał zadbać, wszystkie zabiegi wykonać, żeby osiągnąć taki plon, no to wyszedł człowiek na zero, więc no gdzie tu sens, gdzie to wszystko, gdzie ta radość z tego gospodarzenia. My naprawdę w tym roku możemy być bardzo zadowoleni, bo zobaczycie sobie vloga ze żniw. To patrzą na nasze gospodarstwo naprawdę nie dość rekordowo, to i pod względem tego wszystkiego to też jakby nie patrzę. Gdyby ceny były zboża jeszcze lepsze, to ja już nie chcę myśleć. Więc naprawdę tutaj nie wiem, czy w tym roku znów dużo ludzi zrezygnowało z tego rzepaku. Przykład u nas daleko nie muszę szukać. Sąsiad, nie będę po nazwisku, bo RODO
powiedział nigdy więcej. Jeszcze miał, zamawiał pokosówkę, zamawiał kombajn, bo nie ma stołu swojego. To jak zaczęli kosić, to po 100 metrach wychodzili zobaczyć, czy kurwa nie mają klap pootwieranych, bo nic do zbiornika nie leciało. Jeszcze musiał gdzieś daleko wywozić ten rzepak. To mu tak wyszły 2 hektary rzepaku, że ktoś, rzepak to jest taka uprawa, że ktoś musi to lubić robić i umieć na pewno. Więc tutaj wielki szacun dla tych, którzy naprawdę te rekordy osiągają. Teraz tylko co życzyć, to ceny, żeby chociaż za tą swoją ciężką pracę mogli to zebrać, bo to tylko tyle. Bo wiadomo, człowiek by się bardzo ucieszył, mając kuźwa no, swój rekord w gospodarstwie. Tam nie wiem, te 4-5 ton już nie zawyżajmy tych 6. No i jeszcze by sprzedał sobie po jakichś fajnych cenach, tak żeby to naprawdę miało znaczenie, czy człowiek jednak sieje ten rzepak, czy może sobie zasiać głupie kurwa żyto, czy jakieś zboże, które nie jest potrzebne z takim dużym nakładem finansowym i później cieszyć się, bo jednak jakiś grosz zostanie, nie? I jednak zboże no troszeczkę łatwiej, oto jednak rzepak jest tą uprawą, która... A te, gdzie te anomalia pogodowe mogą mi bardzo zaszkodzić i faktycznie no tak w tym roku wielu osób było. Także no, nie jest źle, jeśli chodzi o ten nasz solec. No, ziemia jest o wiele bardziej wydajna i pewnie gdyby tu dość duży nakład zrobił takiego jednego sezonu chociaż, czyli mówię tutaj głębość, polecieć może jakieś pole bezorce, wapno, porządne badania gleby, gdzieś tam wiecie, siarka, nie siarka, to wszystko. Bo na pewno do tej ziemi tu tego brakuje, płodozmian. Myślę, że w ciągu 2-3 lat ogarnąłby tą ziemię, że gdzieś ta średnia ilość plonu koło szóstki mogłaby być. Ale no to mówię, to już nie wszystko ode mnie zależy. Ja jakbym był, to pewnie bym się bawił, pewnie bym był załamany kilka razy. Ale człowiek by chciał próbować, jest młody, można się bawić. Jest z czego dołożyć, to jest dobrze. Najgorzej, słuchajcie, jak nie masz z czego dołożyć człowiek do tego wszystkiego, to tak jest po prostu, jest bo jest i to robi bo robi. I tak w tych wielu przypadkach jest. Dzierżawy u nas w okolicach to jest, usłyszałem ostatnio 2700 za dzierżawę, gdzie tam z 5 hektarów jest takiej, że ujdzie, coś tam ci tego zboża odda, taka trójeczka, no ale resztę to piaski, około 4 hektarów i 2700. Biorcie panie babka, to już naprawdę trzeba lubić, bo tam się człowiek kręci naprawdę w granicy zera i co by nie robił nawet, bo niestety no tego nie przeskoczy. Gdzie teraz gdzieś tam Kasiu mówi, kurde, mogłoby popadać. Ciekawe jak tam pszczółki moje. Nie widzę, ale muszę uważać jak będę robił, bo żniwa było nieciekawie. Kasiu mówi, kuźwa, mogłoby popadać po skała. U nas tu dało 5 litrów, mówię, może coś tam nasiągnie, bo tak ta ziemia naprawdę wyglądała na niezu. Też widzieliście orkę. I do czego dążę? Do tego, że Kasiu, wiecie, ma jedynki, dwójki, dobre ziemie. Kuźwa, tam pamiętam u nas kiedyś nie padało z miesiąc, tam się pojechało i tam normalnie robota w polu szła. A u nas nic. Tak mówię, ja pierdzielę, to chyba faktycznie jest sucho, no i dopiero wczoraj się przekonałem o tym, więc no tego nie, tego wszystkiego, tej przyrody naszej, tego wszystkiego nie przeskoczy. Jest ciężko, kurde, jest wysoko. Przód w górze. Ogień z rury, przód do góry. Są te u mnie maszyny w tym gospodarstwie takie bardziej, kurde, jakby to powiedzieć, szersze niż powinny być. I pewnie wąższymi by to może lepiej zrobić. Bo tutaj oczywiście mowa o talerzówce, mowa o agregacie, choć dla mnie no ten agregat za te 700 na złomie, który był dany i to co on robi, dla mnie jest luksus.
będzie ta kolczatka, to ma tylko nie wyciągać. Wiadomo, tu jest ciężko było orać, no nie przykryło wszystkiego. I chodzi o to, że po prostu tutaj ten agregat ma to zadanie spełnić to, żeby, wiecie, rozbić peczyny, wyrównać, żeby pulpa nie była. Taka uprawa wystarczająco. Gdzieś pamiętam czasy, gdzie miało się ten stary agregat, taki, wiecie, co jako gruber mieliśmy. No kuźwa, no tamto, to ja nienawidziłem roboty tym. Kurwa, wszystko się wyciągało, zostawiały bruzdy. Normalnie takie, wiecie, bruzdy, jakby kurwa bezorkowcem jakimś zrobił, bo teraz bezorkowcem to robią zajebistą robotę. I to szczerze, ja bardziej mi się podobała orka z kolczatką, niż później jeszcze ta uprawa do tego doszła. Ja cię nie musiałbym podnosić, ale chyba będę wałował, przynajmniej będę chciał wałować, żeby nie było takiej lipy jak tam. Tym bardziej, że jest sucho, ma być przez najbliższy czas, więc niech ta wilgoć zostanie w ziemi i to zboże wcale nie musi jak najszybciej startować. Dopiero na weekend nadają jakiś tam lekki deszczyk. Kopali buraki, tam i koło domu, nie wiem, bo teraz jak tam drzewa się zaczynają idealnie, buraki się, bardzo duża pryzma w ogóle. Może pójdę sobie nagrać, bo dzisiaj o 18 mam przyjechać już zabierać. Mało kiedy tak było, żeby był, o Jezu, gdzie jest to? Żeby buraki były wykopane we wrześniu, koło 20 września i od razu zabrane. Trochę się czasy pozmieniały, tak akurat trafili pewnie. Za mocno w pizdę dajemy, da się szyba otwiera, żeby po prostu przeciążenia takiego nie było. Jest tu parę pecyn, ale to... Nie chce mi się teraz zbytnio jeździć po 20 razy agregatem po nich. I upijać, jak to siewnik będzie miał zasiew, to zasieje. A resztę roboty zrobią wały. O. Wolałem się teraz jeszcze odpalić dla was, bo praktycznie co, no ja już nie będę się zdejmował z agregatu, tyle jak jeden dzień sobie poleży, to się przecież nic nie stanie. Ja nie wiem, ile jest zostało, pół godziny 40 minut. Jadę się wpiąć w pół. Gram sobie może. A co to takie? Dobrze, psu nie ma, to chociaż wysiądę. A co to tutaj takie jest? O cholera. Kombajnu za grube. Kolor dobry. Ale tu nie ma takich szerokich elementów. Nie wiem. Nie mam pojęcia, co to może być. I mówię, dobra, odpolę się, bo tak, jutro pewnie będę orał. Wiadomo, muszę później powałować. Więc jutrzejszy dzień też taki będzie, że mogę już nie poagregatować, a znając życie pewnie pojadę nawet na ryb.
dziewczynie gdzieś tam jednak fajnie to wyglądało, no ale to wiadomo, nowy człowiek musiał co chwilę wychodzić, kółko kurwa, na śrubie skręcać, to tamto samto. Tam jak było regulowane na kołku, na kole i wysokość, no to też całkiem inaczej. Hot Albinos. Dlatego też możecie się pochwalić. U nas co, no jest takie 2 na 10, ja jestem z tego zadowolony. Bardziej by trzeba było wpiąć się w ten agregat właśnie, co tak nie lubię nim robić i nim tak porządnie tutaj wokoło zjeździć, ale prawdopodobnie by się w tę scenę wyciągało. Dlatego też trudno. To jest jeden przejazd kombajnu tak naprawdę, jeden przejazd siewnika. Drugi rok to snika. Kurwa, kierymy się. Oj, chyba tu trzeba będzie cofnąć. Nie wygląda źle. Dobrze, że to nie 12, bo jak na kolonii by zapierdalali na sygnałach.